To, co mam do powiedzenia, jest proste i mam nadzieję, że to zdołam szybko powiedzieć. Rząd PiS-u wygrał wybory, znaczy i objął rządy, przy prostym programie, o którym od strony politycznej i moralnej Maciej opowiedział, ale też od strony społecznej PiS zaproponował, ja to mówię najprościej, krócej, oddanie społeczeństwu polskiemu tego, co rząd Platforma, a przedtem SLD odebrał. Ale żeby to dać, trzeba mieć pieniądze. I dlatego najtrudniejszym procesem, który obóz polityczny PiS-u musi przeprowadzić, i to z sukcesem, jest plan rozwoju gospodarki, bo tam się wytwarzają pieniądze, bogactwo. I tu rząd PiS-u zaproponował to, co się nazywa planem odpowiedzialnego rozwoju, czy planem Morawieckiego juniora. I to musi być wykonane, jeśli rząd PiS-u chce swój program społeczny zrealizować. Nie zrealizuje, to prędzej czy później wybory przegra. Jeżeli patrzeć na to, gdzie są źródła bogactwa, źródła talentów, źródła zdolności, źródła kapitału, to one są jak zwykle w każdym państwie znowu szalenie proste, tylko pytanie, jak w Polsce je, czy przez Polaków zobaczyć, odkryć, wykorzystać. Jest kapitał ludzki, czyli to, co ludzie umieją. Jest kapitał ekonomiczny, finansowy, to, co ludzie mają. Jest kapitał społeczny, to, jak ludzie umieją ze sobą współpracować. We wszystkich tych trzech sferach kapitału Polonia jest dobra. To, że jest dobra, to wiemy, bo żyje. Na tym szczególnie Zachodzie. I sobie daje radę. W Stanach Polonia jest chyba drugą albo trzecią grupą, jeśli chodzi o średnią zamożność. Jeżeli Polacy są tacy dobrzy za granicą, to pytanie, co oni mogą pomóc tym Polakom w kraju. I ja mówię także Mateuszowi Morawieckiemu, że jeśli Polonia nie wróci niekoniecznie na pobyt stały, ale nie wróci swoją działalnością tutaj, to ten plan się nie uda. Dlatego, że jest bardzo trudny, dlatego, że potrzeba ogromnej wiedzy, innowacyjności, zdolności wykorzystania najlepszych doświadczeń, a ludzie z Polonii mają ją bliżej niż ludzie w Polsce. W związku z czym to, co najważniejsze, to jest stworzyć ludziom z Polonii takie warunki, jakie mają inni. Najlepiej byłoby nie tylko takie, jakie ma polski biznes, ale ponieważ w Polsce ciągle jest tak, że duży zagraniczny biznes ma lepsze warunki niż polski, no to najlepiej byłoby, to już wiadomo co, żeby polonijny biznes miał tak dobrze w Polsce, jak ma niemiecki na przykład. I jeśli tak, to tu są dwa kierunki pracy. Jeden musi wykonać rząd, czy zaplecze polityczne rządu PiS-u, ale drugie muszą wykonać państwo. Bo jeśli liczyć na to, a część z państwa tak liczyła, że jak PiS wygra wybory, to wyróżnionym partnerem politycznym, społecznym, kulturalnym i ekonomicznym będzie ta twarda, patriotyczna Polonia, a nie ten mainstream, który trzymał z SLD i trzymał z Platformą. Ale tak nie będzie. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że każdy rząd, także ten najlepszy, ten nasz i ten pisowski, wolniutko
przekształca swoją taktykę w kierunku tego, co najłatwiejsze. Czyli jak unikać konfliktów, jak zadawać się z partnerami, którzy nie sprawiają kłopotów i tak dalej. Dlatego nie dziwcie się, że część tej władzy woli utrzymywać najlepsze kontakty z tą mainstreamową, starą Polonią, której tak nie lubicie. Na to lekarstwo jest jedno. Musicie założyć swoją światową i europejską organizację Polonii, a przy niej, jako jeden z pierwszych kroków, Światową Izbę Biznesu Polonijnego. Tylko wtedy będziecie jednym z ważniejszych partnerów dla tego rządu polskiego, a my tu z Maciejem i z podobnie myślącymi ludźmi w tym pomożemy. I w tym, co Maciej robi, to już Państwo widzą, jaka jest potrzebna współpraca. W tym, co ja będę robił, bo tego jeszcze specjalnie nie widać, będę tworzył platformę współpracy, szczególnie internetowej, ale i każdej z Polonią, a szczególnie z Wami. Po to, żeby być lobby, które promuje współdziałanie, współpracę Polonii z Polską i z rządem polskim. Są cztery strumienie takie ekonomicznej współpracy. Nie jestem pewien, czy one wszystkie są przez rząd w Polsce widziany. Pierwszy, najprostszy, który rząd widzi, to jest polski rząd pomoże Polonii, biznesowi polonijnemu w rozwoju tam, gdzie mieszka. No więc rząd opowiada o tym, że będzie tworzył przy ambasadach albo modernizował, zmieniał te, nie pamiętam, jak to się nazywa, te izby radcowskie, doradcze. Tak. Nawet dobrze, że tego nie pamiętam, bo według mnie to nie jest dobra droga. To nie jest tak, że to wy najbardziej potrzebujecie pomocy rządu polskiego u siebie. Myślę, że dużo bardziej potrzebujecie pomocy rządu polskiego w Polsce. To są dwa strumienie, czyli jak rząd polski ma pomóc polskiemu biznesowi tam, gdzie ten biznes mieszka, i jak ten rząd polski ma pomóc biznesowi polonijnemu pracować w Polsce. Ale są jeszcze dwa inne. Jak Polonia i jej organizacje mają pomóc polskiemu biznesowi osadzić się tam, gdzie mieszkacie, czyli jak promować polski eksport, polską inicjatywność i innowacje. I druga rzecz, jak promować inwestycje w Polsce, inwestycje przez kapitał także zagraniczny, zachodni. Bo to wy jesteście bliżej tego właśnie kapitału, tych firm, i to wy najbliżej możecie opowiedzieć temu zachodniemu biznesowi, że w Polsce warto. Te cztery strumienie trzeba połączyć w taki program minimum warunków współpracy Polski z kapitałem zagranicznym, w tym polonijnym. I wydaje mi się, że bezpiecznie byłoby, gdyby taki program był stworzony przez was. Nie czekajcie na to, że rząd polski to przygotuje, bo za długo będziecie czekać. Musicie zrobić to sami, czyli stworzyć organizację Polonii, tej patriotycznej czy twardej, czy jeszcze inaczej nazywanej. U mnie to się nazywa Taliban, bo i my z Maćkiem się do tego zaliczamy, czy tak nas nazywają. I drugie, stworzyć własną organizację ekonomiczną, biznesową. Wtedy będzie można budować też siłę na polu kultury, historii i tak dalej. Także oświaty, co jest bardzo ważne. Więc polecam współpracę i z Redutą Dobrego Imienia, i z Fundacją Klubu Romnina, którą niedawno powołałem. Biuro mamy w tym samym miejscu i siedzimy z Maćkiem biurko w biurko, więc wiemy, co nawzajem robimy. Bardzo Państwu dziękuję.